Ja nie, ze szkoły, kończąc szkołę, nie miałem o tym zielonego pojęcia. A powinienem mieć już, nie? Nikt nas nie uczy o energii, bo jakby się nauczył, to byśmy nie potrzebowali wiedzących, takich świętowiedzących, tak? Ani telewizora. A w tym momencie, jak sobie to policzysz, tak? Podstawę razy wysokość, tak? To ci musi wyjść. Nie? Dlatego my dzisiaj zobaczymy, komu co pasuje, jeżeli to te 3,33, to może być na przykład tam 3,15, tak? Bo chcesz osiągnąć tyle wewnątrz, tyle do góry. No ale ty mówisz, że go możesz zjaić albo normalnie. Tak, no to teraz tak. Jeżeli chcemy zrobić jajko, to robimy technologią tak zwaną, tu robimy, myśmy zrobili tak, tu zrobiliśmy, rozumiesz, słup, tu było oczko i tu był wtedy cyrkiel. I odtąd już jechałeś kopułę, tak? I co jedną warstwę, jeden cyrkiel wyżej, tak? Co warstwę, jeden centymetr wyżej, tam 1,5 centymetra, tak? I nam wyszło tak. I teraz mamy... wyszła klipowa kula, tam troszeczkę się zmniejszało, nie? I tu mamy, tu mamy tamburyn. I tu jest tamburyn, tak? To jest lekko. W tym tamburyn ma 1,5 metra, a ten ma 2,5 metra. I tu mam silny mur, gdzie ten mur jest 6 cm. Wejdź, na ten można wejść, nie? 6 cm. Puknijcie w niego. To zwolnie jak kryształ. Tego jest super. I tu raczej to ma 2,5 metra, to ma 1,5 metra i rozumiesz, i na tym można chodzić grubości 6 cm. Są otwory maculcowe, bo próbowaliśmy robić otwory maculcowe, tak jak w średniowieczu, żeby wkładać uszczowanie albo mieć mocowanie na murze, nie? A ten mur wytrzymuje wszystko. Jakbyśmy tu zrobili otwory maculcowe, włożyli usztowanie, słup, usztowanie, słup i mamy możliwość nie chodzenia na kopułę. Bo problem polega na czym? Żeby ją wykończyć, trzeba po niej chodzić. A tu robimy trzy otwory maculcowe, ja wam pokażę zaraz. Tu jeden drąg, drugi drąg, trzeci drąg i tu sobie staje człowiek, ściąga, tu sobie staje człowiek, ściąga, tu sobie staje człowiek, ściąga. Co to robi? Czemu tego nikt nie robi? Bo się nie uczyli historii. Każde kościoły średniowieczne, czy Jana w Toruniu, czy Jakuba, czy rozumiesz, w Gdańsku, mają takie otworki, gdzie niegdzie. Tam wkładano belkę, mocowano, nie robiono dwóch rusztowań, tak jak teraz się robi, drabinowych, nie? Była jedna belka na całej długości, wbił gwoździa, sznurkę, zawinął i się skończyła cała historia budownictwa. Wszystko. Dlatego też na tym namawiam, ja się na tym zapominałem o tym, tak? Bo co się okazuje, jak się robi kopułę, to ten otwór tutaj jest taki, ale tu już jest taki, a tu już on jest tak, czyli ta średnica tego otworu jest całkowicie inna. Ale jak założymy, że będziemy mieli rurę, powiedzmy 2 cale, to możemy ją tu i tu i mamy, kurde, na takim jednym rusztowaniu, tu mamy człowieczka i tu mamy człowieczka, tak? Dojdziesz wszędzie? Dojdziesz. Jeżeli zrobisz 3 warstwy tynku, tak, który jest wapienny, powiedzmy tam jakiś wzmocniony, ale krzemowy, izoluje cały budynek. Ale czemu 3 warstwy? A, to inna bajka. Masz szpryt, narzut i gładź. Są 3 warstwy tynku, szpryt, narzut i gładź. Po to rozumiesz, że jeden. Taka, rzucisz tak, na jeden mocujesz się, drugim wygładzasz, trzecim robisz, żeby gładź. Jeżeli byś chciał tynkiem wapiennym, 1 cm dziennie, nie więcej. I to się robi nawet. Ja robiłem taki kościół, co miał 12 cm. Codziennie warstewki. Codziennie warstewki. Nie? Ale potem położyli złote paski z góry na dół i były idealnie równe, tak? Ale tutaj kopuła ma jedną rzecz. Nie lubi raptusów, tak? Ja jestem, wiesz, szybki, tym mi się rzuca całe życie, jak myślę na pojawach. Szybko, szybko. Ale tu musisz zrobić to wolno i to też musisz zrobić wolno, tak? Tu się nie da przyspieszyć. Popęka, po prostu popęka, nie? A tynkę popęka, to jest bardzo bezwartościowy. Tutaj ten portal był, nie? To tam mi popękało, robiłem wodą szklaną, robiłem tą farbą basenową, nic nie dało. Położyliśmy tą farbę, historia. Dlatego to jest rewelacja dla nas, bo ten cały system się zamyka, oddycha i sobie funkcjonujemy ekstra. Tą farbą pomalujesz na tym, nie, to możesz... Nie farbą, powłoką. No. I w tym momencie, jeżeli będziesz sam murował i co metr zrobisz otwór w budynku, burzysz otwory maculcowe, dochodzisz do 4 metrów bezproblemowo. A problem polega na czym w kopule? Że jak tu ustawisz rusztowanie, znaczy weźmy tu, weź... Jak tak masz kopułę... I teraz tu masz rusztowanie, tak? I tu stoisz i jak tu dojedziesz, no dobrze. Tak? To jest dobrze. Ale zrobisz 3 warstwy, to jest już tu. Połowa twojego rusztowania. Co się dzieje? Musisz stanąć tu i możesz wylecieć. Więc trzeba pamiętać o tym, że to rusztowanie trzeba być, ono powinno być jezdne, ale można to ustawić. Ja wymyśliłem to, że wchodziliśmy palety do 1,5 metra. 2 metry i pół mieliśmy murowania. Czyli tu były palety, tak? Dookoła i myśmy je objeżdżali. Ale tu jest tak, że pierwotnie mur się wypycha. A potem jak jesteś tu w tym miejscu, to odruchowo ten mur wciągasz do środka. Trzeba być czujnym, żeby z tego nie spać.
Wiesz, to powinno być to rusztowanie, wiesz, zablokowane wszystko, tak żeby było bezpieczne, nie? Ale się wydaje proste, tylko że to się wciąga. Tu mamy koniec muru, tu było 17 warstw, tu było 66, tak? Łatwiej położyć 66 niż 17 u góry. Bo tutaj masz wtedy cyrkiel, tak? Tutaj masz długość i to rusztowanie musisz umiejętnie ustawić, żeby ci się, wiesz, zrobiło tak, żebyś ten cyrkiel mógł obrócić, nie? Trochę normalnie dała cyrkowa, ale to jak ktoś ma, wiesz, 30 ramek, to proszę, nie problem, tak? Ale jak tych ramek nie masz, albo je wynajmujesz, a dziennie kładziesz 3-4 warstwy, nie więcej, to więc pytanie teraz tak, ta kopułka co wymaga, no trzeba tutaj myśleć. Dlatego te otwory, moim zdaniem, są takim pomysłem właśnie na to, że... Żebyś to od zewnątrz budować? Nie, od zewnątrz tykujesz, a od wewnątrz murujesz. Jak teraz tu murujesz i masz rusztowanie tu, ustawisz tu i tu murujesz, ustawisz tu i tu murujesz. Bardzo prosty system. Nawet gdybyś miał 3 drabiny, to byś na drabinach to zrobił. Na tym to polega, nie? I możesz, masz teraz 3 drabiny, tą drabinę, tą drabinę, tą drabinę, tą odejmujesz, stawiasz tu, tak? Tą przypadasz tu i dookoła chodzisz na 3-4 drabiny. No ścisną. Są teraz takie rusztowania warszawskie, które są na 1,5 metra. Tak? Nie ma lepszej rzeczy. Ja kupiłem parę, ale myślę, że to trzeba sprawdzić. Tutaj nie robiliśmy, bo nie było miejsca, bo to jest za mało. Tutaj promień ma 1,30 m, tak? Czyli kopuła wewnątrz ma 2 metry z bliskiem. Jak łóżka, będzie to będzie dobrze. Ale było 10 metrów możliwości, więc tak, tak zrobiliśmy, nie? Ale powinno się robić tak, że wiesz, dwa pręty tak, dwa pręty tak, dwa pręty tak. Wchodzić do góry, tylko mieć dwie palety, tak? Do wyjścia. Ale że miałem palety budowlane, to wkładałem palety jeszcze normalne. Położyliśmy palet na 2-3 metry i do góry, do góry, do góry, do góry, do góry i komfortowo, nie? Więc takie palety dobrze mieć, bo to jest fajny pomysł. Czyli tutaj dotąd to jedziesz, możesz ją pobudować jednego dnia praktycznie. Tak, ja tak. Nie, położyć tutaj, to o tym mówimy, że tu możesz jechać non stop, no. Tak? Ale tu już ci się zaczyna kopuła i tu już musisz być czujny, no, tu ci się to... one wyginają. No. Ale tu jeszcze dotąd do połowy tego masz podjechać, praktycznie nie spadnie ci. Spaść nie spadnie, tylko wiesz, murarze dawniej mieli zwyczaj, że palili ognisko kościoła. A po co? Żeby to ogrzewać? Wapno się krystalizuje z tlenku węgla. Więc jak masz kopułę, tak? I masz dotąd wymurowane, tak? Żeby zapalić mały ogniszek, musi być tu, a nie z boku, bo tu wysycha i ci spadnie cegły. Zrobiłem ten błąd, więc mówię wam, co wiem. Robisz tu ognisko, tak? Ci powoli pali, robi sobie dwutlenek węgla w pomieszczeniu i ci warstwy twardnieją. Stare budynki jak mają, że możesz cegły wydrapać, ale zaprawy nie wydrapisz, bo jest krystalizowane. To jest to, o czym mówimy, że jak chcesz budować sam powoli i dobrze, to się musi nie spieszyć, tak? Trzeba sobie codziennie. Ja tamtą budowałem zaprawą z PSB, nie? Czyli jechałem, kupiłem 5 zapraw, wymurowałem, super. Jechałem, miałem dwa worki, wymurowałem, też super, tak? Ale jak masz czas, żeby zrobić dobrze, to zrobić wapienny, tak? Bo w cemencie portlandzkim są odpady, nie? Chyba, że kogoś stać, zrobić sobie ten na białym cemencie, to jest inna bajka, nie? Ale to jest ten podział, o czym my, to jest bardzo ważne. I tego można się nauczyć, bo to jest nie problem, to trzeba o tym pamiętać, tak? Czyli musi być ktoś, kto pamięta o tym drobiazgu, jak murujesz, no to wciąga, nie? Ja nie znam, ja jestem po budowlance, ale myślałem, że to jest robota dla fizoli, nie? A to tak wciągać, to jest taka frajda murować taki dom, że to powiem się, że no super to dla mnie jest. Dlaczego tego nie wykorzystać? Jeżeli to ma być przyjemnością, możemy się tym bawić. Wiesz, problemem są z oknami, tak? No ale to właśnie to chodzi. Każde okno jest inne. Przyjrzycie u mnie, każde okno jest inne. Jest bardzo romańskie to pierwsze. To jest otwarte, a tam to jest podniesione. Zobaczcie ten łuk, zobaczcie ten odcinek od końca okna do końca budynku. Jest każdy inny czy nie? Tu jest krótki, średni, tam jest długi, nie? Każdy działa inaczej. Ten jest silny, mocny, jest ciemno, a tamten jest otwarty i ma żagle w środku, taki szeroki, nie? I on naświetla całe pomieszczenie. Tylko on jest słabszy. Tu jak jest łuk odrobiony i ten mur na niego nachodzi, to go dociska, nie? A tu jak jest łuk otwarty i on jeszcze idzie do budynku daleko, to on jest słabszy, nie? Dlatego Sebastian Cergel robi tutaj ten węgarek w budynku, a ja robię bez węgarka. On jest lżejszy, taki powiedzmy no delikatniejszy, ale jest słabszy. Więc pytanie, co trzeba zrobić? Trzeba go wzmocnić.